Kto to kupi? Zdobądź klientów dla Twojej firmy. Czasami tak pochłania nas wymyślenie fantastycznego produktu czy usługi, że zapominamy o odbiorcy. Skutek? Może okazać się, że nikt nie chce od nas kupić tego, co oferujemy. Jeśli wybierzesz konkretnego odbiorcę Twojego biznesu, to zaoszczędzisz czas i pieniądze na błądzenie. Szybciej sprawdzisz, co klienci chcą kupować, a czego nie. Dowiesz się, jak udoskonalić swój pomysł, tak żeby się wyróżniał i był atrakcyjny dla konkretnych odbiorców. Dobra, to jak się za to zabrać? Zastanów się, kto będzie Twoim potencjalnym klientem lub klientką. Ktoś, kto jest dla Ciebie łatwo dostępny i kto może potencjalnie być zainteresowany Twoim pomysłem. Chcesz otworzyć myjnię samochodową? Kto z niej skorzysta? Może Paweł, który jedzie na ślub kolegi. Albo Kasia, która chce doczyścić swój wóz po wypadzie w góry z koleżankami. A jeśli planujesz produkcję ozdobnych toreb, to może Martyna, która lubi pikniki w lesie. Albo Nina, młodsza siostra Twojego kolegi. Wybierz konkretne osoby, które znasz. Dowiedz się więcej o ich potrzebach. Porozmawiaj ze znajomymi, którzy mogliby być zainteresowani Twoim pomysłem. Zapytaj, z jakich podobnych usług lub produktów już korzystasz? Jak często? Co Cię denerwuje w dostępnych, podobnych usługach lub produktach? Czego Ci brakuje? A co Ci się podoba? Skąd się dowiadujesz o takich produktach lub usługach? Jakie jest Twoje marzenie o danej usłudze lub produkcie? Na przykład, żeby było jak najszybciej, żeby było wyjątkowe, żeby było eko i dla klimatu? Dostosuj powyższe pytania do tego, co zamierzasz sprzedawać, tak by wprost odwoływały się do Twojego tematu. Możesz też dodać własne. Słuchaj, dopytuj, notuj, żeby móc potem wrócić do tego, co ktoś Ci powiedział. Możesz też przegrzebać internet. Poszukaj forów lub grup tematycznych i zobacz, na co użytkownicy tam zwracają uwagę. Co chwalą w danego typu produktach lub usługach, na co narzekają, czego szukają. Wyciągnij wnioski. Jak wykorzystać zdobyte informacje, żeby dopasować Twoją usługę lub produkt do oczekiwań użytkowników? Za co Twój użytkownik jest gotów zapłacić więcej? Zapisuj wszystkie pomysły. Jeśli na przykład planujesz otworzyć myjnię samochodową i wyszło Ci, że Twojej grupie zależy na czasie, może Twoja usługa będzie z dojazdem do domu klienta. Jeśli chcesz produkować torby dla nastolatek i odkryjesz, że ważne dla nich są kwestie środowiska i klimatu, to może będziesz je produkować z surowców lokalnych i promować je jako alternatywę dla foliówek. Powodzenia! Trzymamy kciuki za Twój biznes.